Święty Franciszek urodził się około roku 1416 w Paoli, niewielkim włoskim miasteczku. Jego rodzice byli biedni, ale cnotliwi. Nauczył się czytać w zakonie franciszkańskim w pobliskim San Marco. Spędziwszy rogu franciszkanów, w roku 1432 zamieszkał samotnie w pobliżu Paoli. Zanim ukończył 20 lat, miał już dwóch towarzyszy. Teraz wspólnie odbywali pobożne ćwiczenia. Okoliczni ludzie zbudowali im trzy lepianki i kaplice, w której ksiądz z pobliskiej parafii odprawiał dla nich mszę świętą. Uważa się to za początek zakonu braci mniejszych, fratres minimi, którego założenia przypada na rok 1436. Zakon został zatwierdzony bólną ojca świętego Sykstusa IV w roku 1474. Święty Franciszek został jego pierwszym przełożonym. Pierwszy klasztor zbudowano w roku 1454. Wkrótce potem powstały inne. W roku 1482 wezwany przez Ludwika XI i zgodnie z poleceniem ojca świętego Syksusa IV, Święty Franciszek udał się do Francji. Król Ludwik XI nawrócił się jeszcze przed śmiercią Sykstusa IV w roku 1483. Zgromadzenia zakonne Reguły Świętego Franciszka zaczęły teraz powstawać we Francji, a Karol VIII i Ludwik XII stali się ich szczególnymi dobroczyńcami. Koniec długiego, wypełnionego pokutą życia spędził Święty Franciszek samotnie w swojej celi, by godnie przygotować się na przyjęcie siostry śmierci. Zachorował w niedzielę palmową w roku 1507 i zmarł wkrótce, potem, mając 91 lat. Boże, radości pokornych, które podniosłeś świętego Franciszka do chwały Twoich świętych spraw, abyśmy dzięki niemu mogli szczęśliwie otrzymać nagrodę obiecaną pokornym, bo Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.